Ten. Cichy układ wydechowy, CVS i optyka. Ale jestem zdziwiony, że używasz CVS-a w drugim slocie, a nie w pierwszym. WoW to jest skrót od World of Warships. A. O to grałem. CVS-a powinno się używać w pierwszym slocie. Czy grałem w Cyberpunka? Nie, nie grałem. No to ja też powiem szczerze, nigdy nie pamiętam, żeby użył skrótu WoW na World of Warships. Jak już to WoWs. WoWsy. Wtedy to bym wiedział, że World of Warships. Natomiast WoW, no to nie. Także ten skrót trochę, powiem szczerze, mylący. Zawsze jak ktoś pyta się, czy gram w World of Warships, to WoWsy. Even, Buraskę, to zawsze zaspotuje, przecież Burask to nawet nie jest light. Co się gapisz, pajacu? Dobrze. Prosimy, żeby to była twoja ostatnia wiadomość. W tym temacie. Zawsze WoW to World of Warcraft, no właśnie. A World of Warships to WoWs. Muszę powiedzieć, że Even na tej mapie, no to oprócz tej miejscówki, może też pojechać tutaj i wtedy widzieć tą wodę bardzo ładnie. No ale na pewno te dwie pozycje, ta i ta, są najrozsądniejsze. Na środek nigdy nie ma sensu jechać Evenem, no bo to bez sensu. Wyjedzie ci taki jakiś LT-432 starano i zginiesz. Do miasta jechać też bez sensu. Tylko że jaki jest problem? Even na wodzie, w tym trybie szczególnie, zwykle ma bardzo mały support, bardzo małe wsparcie. I nie dostaniemy po asyście dużo, chyba że mamy pluton. Jak mamy pluton, to okej. Ale tak to raczej bardzo mało po asyście. I trzeba robić damage samemu. No bo to jest taka mapa. Gdyby to była jakaś inna mapa, no to wiadomo. Ten spot się nabije, ale tutaj ciężko o spota. Zawsze mnie to denerwuje, jak mam misję na spotting i dostaję kopalnię, bo tu ciężko spotować. Ale Tomek Witcher, nasz widz nie używa optyki w pierwszym slocie, tylko cichy wydech. A ty mówisz o zupełnie o czym innym. Ja mówię, że moim zdaniem widz nie powinien używać cichego wydechu, który i tak tam na Evenie to już sam w sobie jest nie tak bardzo potrzebny, bo jest i tak super do ukrywania, ale no oprócz niego wolałbym dać CVS-a w pierwszy slot. A ty mówisz o optyce w pierwszy slot. Zimniejszy.
Takie pytania, ile ludzi ci donate wysyła? 7 zł i 69 groszy. Na Iweni to najlepiej byłoby mieć optykę albo fioletową, albo różową, to wtedy możesz ją mieć w drugim lub trzecim slocie. CVS zawsze powinien być w pierwszym slocie, bo cichy wydech powinien się mieć różowy w drugim, różowy z nagród. I w trzecim miejscu optykę różową albo fioletową. I wtedy CVS w pierwszym i problem rozwiązany. No ale jak ktoś nie używa fioletowego ani różowego wyposażenia, to wtedy zaczynają się problemy, tak? Cichy wydech powinno się wziąć z przepustki bitewny. Jest to bardzo dobra decyzja, jak ktoś tak zrobi. Turbinkę też warto brać, oczywiście, zależy czym się gra. Na lighty nie bierzesz turbosprężarki, ale jak grasz medami ciężkimi, no to tak. Zależy czym się gra. Mówimy tutaj o sytuacji pod gracza lightów. Arta bardzo ci pomogła, że zdjęła tego LT-432. Jesteś sam z artami na 5. Dziesięć sekund i koniec kapa. 8, 7, 6, 5, 4, 3, jeszcze w sumie, że 2, 1. Sunie trafiło, baza opuszczona przez czołg i w tym momencie cała sytuacja drastycznie się zmienia. Była presja kapa? Była. Był strzał od suby, no i teraz pytanie, co dalej? To Su mierzy tutaj. Ty się go nie boisz w ogóle? Czemu ty się go nie boisz? O, chyba nie strzeli blinda. Ładnie. On nie mierzy. Uhuhu. Jeszcze jeden, jeszcze jeden. I masz go teraz na 2 strzały. Na 2 strzały. Uwaga, z lewej cię może wykryć. No, nie wykrył. Ile tu jest metrów? 170. Ej, zobaczycie chyba. Napiszcie na czacie teraz, czy go zobaczy, czy nie. 171 metrów. Tu nie ma krzaków, zobaczcie. Tu nie ma krzaków. 170 metrów. Uwaga. Patrzymy. Artyleria z drugiego końca mapy uratowała ci skórę, choć ma sama problem z habichem. Ale wykrył. 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 A i co? Mówiłem, że go wykryje. A wy nie wierzyliście. Kiedy by nie wykrył, moim zdaniem? No jakby tu były krzaki. Jakby tu była linia krzaków, no to by go nie wykrył. No ale no niestety, no... Krzaki. Nie było krzaków. Arta go nie wykryła, no gdzie Arta? Ale dostał spota. Kto napisał, że dostanie spota, miał rację. Kto napisał, że dostanie spota? Jakub Mag napisał. Konradę napisał, że zobaczy go. No, więcej osób napisało, że nie dostanie spota. Placek napisał, że zobaczy Lon One. No, część miała rację, część nie. Ale większa część nie miała. Event zarąbisty, wiadomo, kamuflaż, ale bez przesady, 100 metrów, kurde. T71 kapuje bazę, on nie ma magazynka, strzela pojedynczo. Chyba zadaje... Nie wiem, 150 uszkodzeń? To jest 7 tier, to mało zadaje. Chyba 150.
jakiś śmieszny damage. Macie chyba na 3 strzały. 4. Raz. Taranowanie Evenem! To nie jest dobry plan. Zabrał ci 90, a ty mu zabrałeś 18. No. Trzeba uciekać. Na pewno macie na hita, to jest pewne. Chyba będzie jechał po ciebie. O, jedzie! Jedzie pociąg z daleka! Na nikogo nie czeka. Magazynek w bok teraz, szybko! Nie ma bicia niestety. O, teraz może będzie, teraz... Chyba będzie. Jest! Ładnie! Jeszcze raz! Wejdzie! Aj, za późno strzeliłeś. Trzeba na niego dwa magazynki, proszę państwa. Dwa magazynki. Ciężki temat. Z górki, no to jest dobre. Miastem byłoby ryzykownie tutaj podjechać. Mógłby cię zobaczyć na podjeździe. Może go zaskoczysz? Masz 2 minuty, dużo czasu. Oj, chyba stąd go nie zobaczysz. Bardziej z lewej. Bardziej z lewej. No tu powinieneś go zobaczyć. Oj, dupa. Jest za budynkiem chyba. Jeszcze czas, tutaj też jest pozycja. Może stąd go zobaczę. Nie. Wow, gościu. Nie pij tyle, kurka wodna, panie Julianie. Panie Julian, co pan? No, albo jest tu, albo jest tam. To są takie popularne miejsca, tu i tam w krzakach. Oj, dupa. Głęboko schował się gdzieś. Głęboko, kamper jeden, kurna, wypierniczej z krzaków. Kamperze jeden w tym polskim czołgu. Jest tutaj. Oj, chyba cię nie widzi. Nie widzi cię. To jest to. Baza zbita. Elegancko. Jeszcze jedna. Pięknie. No i masz go na 2 strzały. Jedzie po ciebie, ale ci widzi. Goni cię. Goni cię dogoni. O, to byłoby sprytne. Połamane drzewo. Wykrył cię niestety. Zaczyna się robić niebezpiecznie. Uwaga! Mamy na niego bicie, jest bokiem. To raczej nie wejdzie, to nie wejdzie. Oj, może ten... O, tu. Z lewej wyjedzie, zobaczycie. O, jesteś w krzakach, zdążyłeś. No, ja bym nie strzelał. Chodź. Gościu cię nie zobaczył już. Mimo, że strzeliłeś. Lul. Ja myślałem, że... Wiesz co zrobić? Miałem taki pomysł, że on będzie jechał. Tak. Bo widać było, że... Myślał, że na wodzie jesteś. Było widać, że on spodziewa się ciebie na wodzie.
I że wiesz, kiedy będzie już tutaj na wodzie, zwolni w tej wodzie, wtedy mu dać w bok dwa strzały. A wodą, wiadomo, bardzo wolno się jedziesz, nie możesz się obrócić. No ale tak też można było. A jeśli wiało mnie, że on cię nie zobaczył tutaj. Wydawało mi się, że krzaki miałeś nieprzezroczyste, więc... Aż dziwne, że cię nie zdjął. Ale też głupio zrobił, że cię tak gonił, co nie? No nie powinien gonić i Vena. Fajna bitwa, bardzo fajna bitwa, panie Julianie. Gratulacje, wielkie gratulacje za taką sympatyczną bitkę. Pam, param, pam, pam, param, pam, param, pam, 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 pam.